Lubię letnie wieczory, długie i powłóczyste, przed zmierzchem pojedyncze słowa młodych ptaków i transformacje koloru kwiatów w łunie zachodu słońca. Esencję wieczoru przed snem przelewam na papier. W listopadzie to będzie esencja głupawych seriali, jak odtłuszczone mleko. Nietoperz. Gwiazdami sypał czerwiec. Żadnej nie złapałem. Chwytał je kosmaty cień w esach floresach na niebie i zawsze był szybszy od moich marzeń. I ani jedno się nie ziściło przez nocny łów nietoperza. To jest piosenka, którą też śpiewamy 40 lat. Jeszcze z repertuaru zespołu Białe Mewy. Kiedyś grałem. Wiecie Państwo, że każda religia, czy każda jakaś grupa po śmierci sobie gdzieś tam idzie, nie? Chrześcijanie idą do Edenu, do raju, wikingowie idą do Walhali, natomiast żeglarze idą do Ailo. Ailo to jest taka, no, taka wiocha na Hawajach, która słynie podobno z najpiękniejszych wodospadów. Nie wiem, nie byłem, tak mówią. I to jest właśnie piosenka o tym. Już świateł nie widać, w noc gna nas los zły, daleko do portu, hej, tam do Dundee. A jeszcze mam w uszach tawerny tej gwar, gdzie się snują marzenia pijane jak ja. A w tawernie pod złotą kotwicą co dnia takie panny marzenia tańczące rzecha. Z widy lądów cudownych, łodzi lekkich jak sen, w rum rzucone powiastki przywiane skądś hen. Szklance utonął, gnot ledwie się tli. Łeb ciężki od marzeń, ruszamy już dziś. Przepiliśmy wszyscy, pohulali, że ho. Z Dundee czas wypłynąć, hej, tam do Ailo. Czy to nie było z ryczących? Nie. Nie? Nie, nie, zdecydowanie ryczące nie miały z tym nic wspólnego. My to śpiewamy. A kiedyś inne, przepraszam, Białe Mewy. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że w 1987 zagraliśmy tu w Akademiku Politechniki Wrocławskiej pierwszy koncert za pieniądze. Tak to było. 87 rok. Dużo się zmieniło od tego czasu? No my nie, właśnie wyglądamy identycznie jak wtedy, więc zupełnie nie. Znaczy nad Odrą jeździ kolejka dla studentów, taka linowa, między budynkami chyba tej Politechniki, tak? No to tego chyba nie było. Za nie, tego nie. To wtedy byśmy jakoś mieli bezpieczniej pewnie między jednym a drugim akademikiem. I wtedy chyba nie było lodówek w akademikach, bo pamiętam, że jak jeździłam do pracy przy Placu Grunwaldzkim, tam był akademik chyba właśnie Politechniki i były za oknami wystawione garnki z różnymi posiłkami. Po tym można było poznać akademik. Modlitwa. Niech jutro nie przychodzi przed czasem, by dziś mogło wybrzmieć do końca. Niech słowo niesie myśl, a milczenie otuchę. Niech światło wyznacza drogę, a ciemność będzie tylko wytchnieniem. Niech czujny umysł wychwyci każdą dobrą intencję. Niech będzie, co ma być. A gdy nam już siły zabraknie, niech się zmiłuje nad nami las wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego w królestwie drzew i paproci zielonych. W
Tu miałem o tym whisky moja żona wspomnieć. Proszę Państwa, to jest piosenka, która powstała ponad 40 lat temu w schronisku na Wielkiej Rycerzowej, czy na Rycerzowej, tak? Tak. No tam się wchodziło w zimie, wisiała taka gitara, można ją było sobie wziąć, tam coś pobrzdękać, no i tam tą piosenkę zrobiłem. No i potem po 40 latach przyszliśmy z powrotem do tego schroniska, wchodzę, patrzę, nie ma gitary. No to idę do żeny za pultem, mówię, proszę pani, no jest taka sytuacja nieprzyjemna, bo ja tu specjalnie przyszedłem bez gitary, żeby na tej gitarze pograć. A pani mówi, gitara jest. I my ją udostępniamy, pod warunkiem, że ktoś przysięgnie, czy tam oświadczy, że nie będzie grał whisky moja żona. No więc ja oświadczyłem i ona mi tą gitarę wydała. Wtedy. Zima w Beskidach. Zima w Beskidach to jest wielki kawał białego futra. Skrojony specjalnie dla dwójki rozbawionych dzieci. Nie ma tam dziś i nie ma jutra. Jesteśmy tylko my. Ja mały chłopiec z wiaderkiem. Ja dziewczynka z warkoczykami. Zima w Beskidach jest białym futerkiem. Jest tym, co niedopowiedziane. Między nami, co niedopowiedziane. Między nami. No i ta kobieta, dla której ta piosenka została napisana, jest teraz ze mną na scenie, a jeszcze czyta wiersze swojego męża. No jest to taki rodzaj jednak fiksum.